Witajcie w nowym odcinku. Bierzcie się za rogi serii, w której wraz z bankiem PKS-a pokazujemy wam mistrzów w dziedzinach, które niekoniecznie musicie znać. Dziś jest ze mną Ola Fijał. Cześć! Jestem Olesia. Bank PKO S.A. Bierz życie za rogi. Dzisiaj moim gościem jest Aleksandra Fijał. Opowiesz mi może trochę o swojej dyscyplinie? Generalnie jeżdżę w kontrolowanym poślizgu. Jest to drifting i zawody wyglądają tak, że dzielą się na dwa etapy. Pierwszy etap to są kwalifikacje, które musimy po prostu pokonać wyznaczoną dla nas trasę. Nie możemy ani razu odprostować, wypaść z trasy, ani potrącić żadnych elementów. A kolejnym etapem jest jazda w parach. I jestem zeszłoroczną mistrzynią Polski w klasie kobiet i tegoroczną wicemistrzynią. Driftingu? Driftingu, tak. Ile koni ma twój samochód? 530. To dużo. Sporo. Co to dokładnie jest za model? Jest to Nissan S13 200 SX. Pod maską ma silnik z BMW M5. Zabierasz go czasem na zakupy? Nie, niestety nie mogę nim wyjeżdżać na publiczne drogi, ponieważ nie mam bagażnika. Nie spełnia warunków. Nie mam bagażnika i jest za głośno, nie ma radia, więc jakby bez sensu. Po co, tak? Rozumiem, że to niestety nie tym. Będę dzisiaj próbował driftować i weźmiemy po prostu samochód o trochę mniejszej mocy. Tak, weźmiemy naszą treningówkę BMW E36. I jakie będziesz miała dla mnie wyzwanie? Myślę, że zrobię ci takie podstawowe ćwiczenie z Akademii Driftu i twoim zadaniem będzie utrzymać auto w poślizgu przez 2 kółka. Spoko. Dasz radę? Powinienem. No to bierzmy życie za rogi. Pokażę ci teraz, jakby zwróć uwagę jakby na moją pracę rąk, ale głównie chodzi o to, że powolutku będziesz sobie zaczynał jeździć po okręgu i w pewnym momencie gwałtownie dodasz gazu i wtedy samochód zacznie ci jechać bokiem. Musisz puścić kierownicę w momencie, kiedy dodajesz gazu. Wyczujesz ten moment. Puszczasz kierownicę, ona zrobi ci kontrę, musisz w pewnym momencie złapać tę kierownicę i wtedy już delikatnie nią sterować tak, żeby cały czas się obracać. Jak myślisz, poradzę sobie? Nie wiem, nie jeden już tutaj był i próbował i nie każdemu wychodziło. Teraz ja biorę życie za rogi. Ekstra jest móc poczuć brak kontroli, a później kontrolować poślizg. Naprawdę super uczucie. I teraz stały element naszej serii. Mam dla ciebie 5 pytań, na które chętnie wysłuchamy odpowiedzi. Który moment w życiu był dla ciebie przełomowy? Wydaje mi się, że to był ten moment, kiedy pierwszy raz pojechałam na zawody driftingowe, bo się w sumie nigdy nie spodziewałam, że to się uda. Mhm. I nawet w moich planach nie było driftu. Chciałam zostać wokalistką. Kto jest dla ciebie największym wsparciem? Wydaje mi się, że rodzina, bo z bratem tak naprawdę jeżdżę w tym samym teamie, więc wspieramy się wzajemnie. No i też tata jest na każdych zawodach. Ale ważne jest to, że w sumie zawsze jesteśmy razem i drift jest trochę takim rodzinnym sportem. Ekstra. Opowiedz o momencie w swoim życiu, w którym myślałeś, że już nie dasz rady, że już nie możesz, ale jednak
się udało, jednak dobijałaś swego. O, mam tak często na zawodach, bo czasami jest taki etap, kiedy idzie mi coraz lepiej i troszeczkę przedobrze. I parę razy miałam takich... Ostatecznie wyszło, że mało groźnych wypadków, ale zdarzały się, rozwaliłam cały samochód o bandę betonową i wtedy mam takie blokady w życiu, że jakby może nie w tę stronę, skoro sobie nie radzę i tak dalej, ale potem jakby oczyszczam się i coś mi wychodzi i jakby ta energia wraca. Co byś zrobiła, gdybyś miała miesiąc wolnego? Miałam całe życie wolne. Miesiąc wolnego wyjechałabym na pewno na wakacje do bardzo ciepłego miejsca. Nie byłaś ostatnio? Byłam. A, no. Bo miałam miesiąc wolnego. Nie leżałabym plackiem, bo to się bardzo szybko nudzi i chciałabym porobić jakieś fajne rzeczy, jakieś nowe doświadczenia. No akurat teraz wypadło tak, że zmieniałam silnik w moim samochodzie, więc jakby ten okres zimowy miałam wolny od treningów, co nie znaczy, że w ogóle nie siedziałam za kierownicą. Co to dla ciebie znaczy brać życie za rogi? To żyć pełnią życia i robić rzeczy, które chce się robić, ale czasami jakby przełamywać te lęki swoje własne. Czy zwyciężać strach. Dokładnie tak. I nie zatrzymywać się jakby na jednym poziomie, jeśli jestem w czymś dobra, to jakby nigdy nie jest koniec, zawsze mogę być lepsza. Dokładnie. Dlatego dzisiaj sprawdzimy się z maszyną do gry w tenisa. Tak. Ja nigdy nie grałem z maszyną. Ja też nie, ale bardziej chciałem spróbować. No dobra, to się rozgrzejmy. 3, 4. Kiedyś chyba grała w tenisa. Patrz teraz. Uwaga. Patrz teraz. I na koniec nareszcie czas na nasze zadanie specjalne, czyli rozgrywka z maszyną. Dodamy jeszcze trochę amunicji. Dobra, teraz dajemy Oli 30 sekund i zobaczymy, ile przebić piłek jej się uda. 30 sekund! Bierz życie za rogi! Nie wiem, ile razy ja trafiłam w piłkę, ale mnie piłka trafiła 4 razy. Gotowy? Gotowy! Jak tam się grało? Spoko, tylko jakby nie spodziewałam się, że będzie aż tak szybko. W końcu to było zadanie specjalne, więc tak musiało być. Poradziliśmy sobie z wyzwaniami, zobaczyliśmy, jak się driftuje. Pograliśmy z maszyną. Moim gościem dzisiaj była Ola Fijał. Prowadził to Marcin Kuciński. To było Bierz życie za rogi. No i co? Do następnego. Uuu!